Witajcie kochani, z tej strony Adrianna. Witam was serdecznie na moim kanale. Hej! Dziś pokazuję wam się z takim niedokończonym makijażem, dlatego że przedstawię wam kilka trików, które są bardzo proste, bardzo szybkie, a które spowodują, że wasz makijaż będzie wyglądał dużo ładniej, dużo naturalniej, tak jakbyście go praktycznie nie miały. Oraz porozmawiamy o tym, dlaczego makijaż z Instagrama nie jest dobrym pomysłem i czemu przestałam go robić. Tak więc, jeżeli film wam się spodoba, kciuki w górę, wpadajcie na mojego Instagrama i ruszamy! Więc, jak widzicie, mój makijaż nie jest dokończony. Boże, ekspres się włączył. Jak? Czemu teraz? Chcę wam powiedzieć, że mam na twarzy naprawdę grubą tapetę, bardzo ciężki podkład, mocno wykonturowaną twarz, a jednak na koniec, jak zastosuję te wszystkie kroki, to makijaż będzie wyglądał bardzo dobrze i bardzo naturalnie. I moje rozterki makijażowe wzięły się z tego, że po nagraniu filmu, kiedy nosiłam taki instagramowy makijaż, o taki jak na przykład tu, po nagraniu filmu czułam się bardzo źle, kiedy wychodziłam z tym makijażem na zewnątrz. W sensie taki instagramowy makijaż, gdzie mamy wielkie usta pomalowane matową pomadką, grube, czarne brwi i szalone rzęsy, taki makijaż wygląda naprawdę fajnie w kamerze, natomiast w rzeczywistości wygląda bardzo źle. I bardzo często miałam tak, że ludzie tak dziwnie się na mnie patrzyli, bo wychodziłam w dresie, a jednocześnie miałam tak grubą tapetę, jakbym właśnie wróciła z wesela. I zaczęłam się zastanawiać, co mogę zrobić, żeby ten makijaż wyglądał naturalnie, a jednocześnie, żeby był ostrą tapetą. Co tu zrobić? Tak więc trik numer jeden i pierwszy krok, który całkowicie odmieni nasz makijaż i spowoduje, że nie będziemy od razu wyglądały, jakbyśmy miały giga tapetę, to zmycie podkładu z pieprzyków. Ja na swojej twarzy mam kilka pieprzyków. Mam pieprzyk tutaj, którego nie widać, bo mam tak mocny podkład. I pieprzyk tutaj, albo tutaj, już nie pamiętam. I jak możecie teraz zobaczyć, widać, że ten pieprzyk jest taki czymś przykryty. Jakby, jak ktoś na mnie patrzy, od razu widzi, że okej, tu było coś działane. Tu jest jakaś warstwa, to rzuca się w oczy. Od razu mózg, wiecie, czuje, widzi, zauważa, że mamy na twarzy tapetę. Dlatego bierzemy chusteczkę albo cokolwiek, co mamy przy sobie, ślinimy. Nie, nie musicie tego ślinić. Możecie to zrobić profesjonalnie, używając wody. Ale ja zrobię to nieprofesjonalnie, używając śliny. I ścieramy podkład z pieprzyku. Zobaczcie, jak tak naprawdę ten pieprzyk jest dobrze widoczny. Wydaje mi się, że od razu ta twarz wydaje się być po prostu taka mniej napudrowana, taka sztuczna. Ścieram sobie podkład również z tego pieprzyka. On jest taki malutki, dość niewidoczny, natomiast na żywo byłby zauważalny. I mam również pieprzyk tutaj i staram się uczynić go bardziej widzialnym. O! Widzicie? Wcześniej nie było go widać. Krok numer dwa, który spowoduje, że nasz makijaż będzie wyglądał bardziej ludzko, to używanie odcieni w makijażu, które są obecne na naszej twarzy i na naszym ciele. O co mi chodzi? Zaraz wam wytłumaczę, bo to trochę ciężko zrozumieć. Pokażę wam to na przykładzie moich oczu. W tym momencie mam oczy umalowane brązami, nudziakami i to są kolory, które na naszej twarzy zobaczymy. Na przykład, nie wiem, na zdjęciach widzimy tutaj, że jest brązowo, beżowo. Jakby wygląda to naturalnie. To są kolory, które na naszym ciele naturalnie są. Ale jakbym teraz walnęła sobie na przykład niebieski cień, fioletowy cień, albo jaki jest jeszcze kolor? Nie wiem. Inny jeszcze kolor? To od razu widzielibyśmy, aha, tak, to są umalowane oczy. Tak, to wydaje mi się, że z daleka te oczy po prostu wyglądają na ładnie zarysowane, a nie na umalowane. Oczywiście kolorowe cienie są super i ja nie mam zamiaru z nich rezygnować, ale pokazuję wam tutaj triki, które spowodują, że będziemy wyglądały, jakbyśmy tego makijażu nie miały, mimo że jesteśmy wytapetowane bardzo. Następny krok, bardzo ważny. Nawet nie potrafię wam tłumaczyć, jak bardzo ważne. Bardzo. To jest róż, proszę państwa. Jak widzicie, mam bardzo, bardzo mocno wykonturowaną twarz. To jest naprawdę ostry konturing. Jak klaun jakiś. Mam wykonturowane czoło, żuchwę. Widzicie, tu mam takie krechy. I chcemy teraz to złagodzić. Chcemy nałożyć coś, dzięki czemu te brązowe krechy, które mam teraz na twarzy, nie będą się tak wybijały. Coś, co nada dziewczęcości i naturalności temu lookowi. Temu looku. Zobaczcie, teraz świetnie widać. To jest strona z różem. Tutaj mam bardziej takie pełne policzki dziewczęce, a to jest strona bez różu. To jest po prostu strona, w której mam taką krechę. Widzicie? Tutaj są piękne cienie, jest to jakoś zacieniowane, a tutaj przyszła baba i narysowała sobie krechę na twarzy i myśli, że świeci. To jest właśnie to. Baba myśli, że świeci. A tutaj mamy większą naturalność. Jest dość paradoksalne, że żeby uzyskać bardziej naturalny makijaż, trzeba nałożyć więcej tapety. No ale tak jest. Nie wiem, czy słyszycie, jak Gacuś chrapie. To jest już tradycja w tych filmach, że jak ja nagrywam, to Gacuś kładzie się tutaj pod mikrofonem i chrapie. I
następny krok z różem, który po prostu zmienia wszystko i powoduje, że twarz wygląda super pięknie i dziewczęco, to nałożenie różu tutaj. Ja ten trik widziałam już lata temu w koreańskich makijażach i jak się nimi interesowałam, to stosowałam ten trik w liceum. Później zakochałam się, wiecie, w tym takim... Gacuś, przestań chorować. Później zakochałam się w tym takim, wiecie, ultramatowym, sztucznym makijażu z Instagrama, a teraz jakoś staram się to połączyć, wyciągnąć z tych dwóch rzeczy coś fajnego i wiem, że teraz takie nakładanie różu na nos znowu wraca, znowu jest modne. To powoduje, że nasza twarz wygląda na taką, wiecie, lekko zaróżowioną, jakby te kolorki z naszej twarzy się przebijały, więc od razu nasz mózg myśli sobie, aha, ona nie ma makijażu, to co ma na twarzy, to nie jest aż taka wielka tapeta, bo przebija się naturalny róż, a że to nie jest naturalny róż, bo naturalny róż nie przebiłby się przez tą tapetę, to już nieważne. Chodzi o to, że nasz mózg tak to odczytuje. Naturalne kolorki wychodzą z jej twarzy, mimo że to nie są moje naturalne kolorki. Oczywiście nie robimy tego mocno, nie nakładamy tego i nie robimy sobie takich kresek, bo będziemy wyglądały jak chore, albo jakby ktoś nas uderzył. Ale wiecie, z tym różem możemy zaszaleć, możemy go nałożyć gdziekolwiek chcemy, bo już jest idealny. Następny krok, który również nie mogę powiedzieć, jak bardzo mocno zmienia makijaż i powoduje, że twarz wygląda naturalnie, to narysowane piegi. Narysowane piegi także dają wrażenie, okej, ona nie ma makijażu, bo widać jej naturalne, nie wiem jak to powiedzieć, naturalne cechy, piegi, rumienie. Oczywiście naturalne piegi nie miałyby szans przebić przez tak grubą tapetę jak moja, więc staram się je dorysować. Ja, słuchajcie, mam piegi bardzo delikatne, jaśniutkie, więc nie widać je aż tak dobrze, szczególnie jak nałożę makijaż, ale ja po prostu sobie przyciemniam te miejsca, w których widzę, że mój naturalny pieg istnieje. Do narysowania moich piegów używam kredki w takim szarym odcieniu, jest to kredka do brwi i staram się jakoś naturalnie te piegi na mojej twarzy umiejscowić. Pamiętajcie, że nie mogą to być takie kropki, dlatego że no naturalne piegi tak nie wyglądają, to nie są takie kropeczki. Staramy się robić ciapki, które wyglądają nieregularnie. Jedne są mniejsze, drugie są większe, po to właśnie, żeby wyglądało to jak najbardziej naturalnie. Niektóre możecie zrobić ciemniejsze, niektóre możecie zrobić jaśniejsze. Nie wiem, czemu narysowałam tutaj tego piega. Może dlatego, że mam tutaj po prostu pieprzyk i chciałam go przyciemnić. Nie wiem, co mi odwaliło. Ja akurat w moim makijażu ograniczam się do rysowania piegów tylko tutaj. Wiem, że niektórzy robią tutaj cały taki piękny wianuszek. Mi, szczerze powiedziawszy, się nie chce. Ale jeżeli macie ochotę się bawić, to jak najbardziej. Na koniec można jeszcze sobie te piegi lekko rozetrzeć, żeby wyglądało bardziej naturalnie. Po narysowaniu piegów mam dla Was kolejny trik, który odmienia wszystko, w ogóle wszystkie triki w tym filmie odmieniają wszystko. Natomiast ostatnio zastanawiałam się nad tym, jak tak naprawdę bez sensu jest nakładanie rozświetlacza tutaj. I jakby wiecie, w naturalnych warunkach nikt nigdy nie błyszczy się tu. Tutaj nie ma porów, tutaj nie ma się co błyszczeć. Żeby makijaż wyglądał naturalnie, musimy podążać za naturalnymi reakcjami naszego ciała. Tu nikt się nie poci, nikt się nie świeci. Dlatego też jak narysujemy sobie tutaj kreskę bronzera, kreskę różu i kreskę rozświetlacza, to po prostu wyglądamy jak jakbyśmy mieli trzy kreski, jakbyśmy byli, nie wiem, z reklamy Adidasa i nie ma w tym nic naturalnego. I powiedzmy sobie szczerze, tutaj jak mamy ten rozświetlacz, zupełnie go także nie widać, no bo hej, kiedy jak z kimś rozmawiacie, to robicie tak. No nie, nikt nie prezentuje się tak do innej osoby. Raczej widzimy twarz człowieka w ten sposób. I ostatnio eksperymentowałam z miejscami, gdzie mogłabym ten rozświetlacz nałożyć i doszłam do wniosku, że idealnym miejscem i miejscem, które wygląda super naturalnie, to miejsce tutaj, ta jabłuszka. Przestałam całkowicie nakładać rozświetlacz tu. Tutaj już nic nie nakładam. Zresztą nie ma potrzeby, bo i tak tutaj mam ostrą, jasną taką krechę, dzięki temu, że mam tutaj rozjaśniający korektor, więc tutaj już nic więcej nie potrzeba. A kiedy nałożę tutaj rozświetlacz, to powoduje, że kości policzkowe wydają się, wiecie, takie napompowane, takie dziewczęce, takie jakbyśmy, nie wiem, wyszły właśnie z jakiegoś wypełniania tych policzków. Te policzki też, wiecie, wybijają się na pierwszy plan. Zobaczcie, o, tutaj, jak pięknie to wygląda. Gdybym nałożyła go tutaj, to tak naprawdę musiałabym zrobić tak, żebyście to widzieli. A tutaj mamy taki piękny, naturalny blask, taki efekt po prostu super nawilżonych policzków i taki trochę efekt, jakbyśmy się tak naturalnie, ładnie spocili. Nie wiem, czy można się naturalnie ładnie spocić, ale to daje taki efekt po prostu twarzy bez makijażu, która się naturalnie pięknie błyszczy. Resztką także nakładam trochę tutaj i całkowicie zrezygnowałam z nakładania rozświetlacza tu, dlatego że no, w naturalnych warunkach, jak mamy tutaj coś świecącego, to dlatego, że się obsieniliśmy, jedliśmy coś, nie wiem, tłustego, naturalnie nasze usta tu się nie świecą, więc wolę tutaj tego nie nakładać. Zresztą jak tutaj nałożę, to wydaje mi się, że po prostu wyglądam, jakbym miała grudka.
nosa. Tymi resztkami nakładam go także trochę tu, trochę tu, trochę tutaj pod oczy, trochę tylko, żeby wiecie, tą twarz rozświetlić. Nie tak, że nałożyłam rozświetlacz, po prostu odrobinki. Krok kolejny, który już pewnie wiecie, odmieni wam życie, jakby każdy krok nazwał w ten sam sposób. Jakby zero oryginalności. Zrezygnowałam z instagramowych brwi. Uff, powiedziałam to wreszcie. Jeszcze kilka tygodni temu byłam fanką takich brwi, czyli takich wiecie, grubych brwi, po prostu krecha. Ja bardzo lubię mocne i wyraziste brwi i wydawało mi się, że jak rysuję sobie taką krechę, to wygląda jakbym miała gęste brwi. Nie, to wygląda po prostu jakbym miała ciemną krechę. Bo zastanówmy się, jeżeli dziewczyna albo chłopak ma bardzo gęste brwi, to nie jest tak, że mają paski, tylko widać tam strukturę tych włosków, a jak po prostu namalujemy sobie takie czarne krechy, to wyglądamy jakbyśmy namalowały sobie czarne krechy, a nie jakbyś miała gęste brwi. Teraz tylko delikatnie te moje brwi wyczeszę, więc to co robię, to nie rysuję sobie wielkich krech, po prostu biorę żel, tak jak wam pokazywałam, wytarłam go i za pomocą tego żelu te moje brwi unoszę i przez to, że ten żel jest wytarty, ale nadal go tam troszeczkę jest, to widzicie, brew zrobiła się również ciemniejsza. Bardzo ważne jest dla uzyskania takiego naturalnego efektu w mocnym makijażu, żeby widać było pojedyncze włoski, dlatego że naturalnie te pojedyncze włoski widać, nawet jak ktoś ma bardzo grube brwi, a jeżeli narysujemy krechę, to nasz mózg od razu mówi, nie, tam coś jest narysowane. Ta brew mi w miarę wyszła, tutaj nie zwracajcie uwagi, bo ona przybrała jakiś taki dziwny kształt, wygląda teraz jak, nie wiem, wąsy diabła. I kolejny sposób, który ostatnio namiętnie testuję, jeżeli chodzi o makijaż oczu i makijaż rzęs, to nakładanie brązowego tuszu. Brązowy tusz również świetnie te brwi podkreśla, natomiast powoduje, że tam nie ma takich, wiecie, czarnych krew. To nie są takie czarne pająki. Nie przyciąga to aż tak negatywnie bardzo uwagi, nie wygląda tak sztucznie, a jednocześnie nadal brwi są pięknie podkreślone. I słuchajcie, jak użyjecie brązowego tuszu, nie musicie się przejmować, że nie wiem, że będzie widać, że to jest brązowe. To nie o to chodzi, to nadal jak ktoś na was patrzy, to wydaje się, że te brwi są czarne jakby, tylko po prostu ten brąz jest delikatniejszy, nie jest taki czarny, czarny, jak czarny tusz. Nie, nadal jak ktoś na was patrzy, to widzi, że macie ciemne rzęsy, jakby czarne rzęsy, tylko jakby mniej czarne niż czarnym tuszem. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Po prostu. Chodzi mi o to, że to nie wygląda jak brązowy tusz, to po prostu wygląda jak długie, grube, naturalne rzęsy, a nie jak sztuczne rzęsy. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Bo ja już się sama nie rozumiem. I już ostatni krok, wiecie, zmieniający wszystko, to rezygnacja z matowych pomadek. Ja nadal do filmu nie mam zamiaru rezygnować z matowych pomadek, wiecie, że ja kocham matowe pomadki. Natomiast jak robię taki makijaż instagramowy, jak przed kamerę i nakładam matową pomadkę, to w prawdziwym świecie, nie w świecie internetu, czuję się naprawdę źle. Wydaje mi się, że te usta wyglądają super sztucznie. Jest mi też, szczerze powiedziawszy, po prostu niewygodnie, bo czuję, że ta pomadka mi się łuszczy. Tu gdzieś mi wyszło, tu gdzieś się starło i wyglądam dziwnie. Wiecie, taki makijaż jest super, jak siadacie przed kamerą albo robicie sobie selfie na Insta, nie? To jest wtedy spoko. Ale w prawdziwym życiu średnio i również średnio wygląda. Od razu widać, że no coś jest z tymi ustami nie tak, dlatego że nikt nie ma po prostu idealnie matowych ust pomalowanych na przykład, nie wiem, brązową pomadką, tak jak tutaj. By the way, pokazuję tutaj zdjęcia z mojego Instagrama, jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie, to zapraszam. Więc żeby złagodzić ten makijaż, ja wybieram po prostu szminkę w naturalnym takim nude odcieniu. Nie jest to ani szminka bardzo świecąca z drobinkami, ani szminka matowa. I po prostu delikatnie nakładam ją na usta. Nie robię tego w ogóle dokładnie. Odciskam. I ten trik, który wam zaraz pokażę, ten ruch jest bardzo ważny. Przypomnijcie sobie także, jakie wasze usta są duże i jak umyjecie zęby. Dlatego, że są, wiecie, takie zaczerwienione, ten pigment wychodzi, są takie napompowane. Wiecie, o co mi chodzi. I żeby uzyskać taki efekt, kiedy ta szminka jest tak delikatnie mokra, to również delikatnie ją sobie tutaj tak rozmazujemy. Nie bardzo, nie chodzi tutaj, kurczę, o efekt, że sobie rozmazałyśmy pomadkę i udajemy, że mamy takie piękne, duże usta. Nie, po prostu, wiecie, ciapamy. O, widzicie? To po prostu wygląda jak taki efekt ust, które, nie wiem, umyłyśmy przed chwilą i tak wyglądają naturalnie, gładko, świecąco. No moim zdaniem usta wyglądają na 3 razy większe. Na takie, wiecie, naturalnie spuchnięte. Jest jakiś odcień, prawda? Nałożyłyśmy szminkę, jest jakiś piękny blask, a jednocześnie, wiecie, to nie jest takie wyrysowane. Więc nasz mózg nie myśli sobie, aha, tam coś jest. Nie, ten makijaż wygląda dużo, dużo lepiej dzięki temu. W ogóle mam strasznie przesuszane usta. Nie wiem, czemu wam to mówię, jakby nikogo to nie obchodzi. I możemy sobie dodać jeszcze troszeczkę więcej tego koloru w środkowej części ust. Dzięki temu, widzicie, zrobimy sobie taki efekt lekko ombre. Tutaj mamy część ciemniejszą i rozchodzi się na jaśniejszą. I tak,
Tak, to są moje wszystkie triki. Ja powiem Wam, że ja nie mam zamiaru rezygnować z takiego mocnego, instagramowego makijażu, bo ja go bardzo lubię go do nagrywania, do zdjęć. Ale wiecie, taki instagramowy makijaż wygląda tylko dobrze w social mediach, a na żywo niestety dobrze nie wygląda. I chciałam Wam zaproponować jakiś rodzaj makijażu, który będzie mocny, pięknie Wam wszystko zakryje, ale jednak będzie szedł w bardziej tą naturalną stronę. Dlatego, że teraz mamy do wyboru, wiecie, tylko dwie rzeczy. Super mocny insta makijaż albo make-up no make-up. Nie, ja tu Wam chciałam pokazać też super mocny makijaż, wiecie, tapetę, nic tutaj nie widać, ale jednak makijaż, który będzie wyglądał bardziej naturalnie i który będzie powodował, że osoba, która będzie na nas patrzyła, nie będzie miała od razu takiego myślenia, okej, ona teraz spędziła 2 godziny przed lustrem. Nie, to jest po prostu makijaż, gdzie ktoś na nas patrzy i myśli, wow, ale ma ładną cerę, bo nie widać niedoskonałości, ale na pewno nie ma makijażu, dlatego, że ma tutaj róż i ma tutaj piegi. Jasne, to nie wygląda jak taki super naturalny look, ale bardziej naturalnie niż makijaż z Instagrama. Nie wiem, co to miało być. I obecnie właśnie taki make-up jest tym moim ulubionym, więc napiszcie mi, co o nim myślicie, jak Wam się podobał, czy te moje rady i triki przydadzą Wam się, czy użyjecie je w swoich makijażach. Koniecznie napiszcie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał i zajrzyjcie na Instagrama. Co Wam szkodzi? Może znajdziecie coś fajnego, może nie. Zobaczcie. Pracę oddech. I pa, pa! Do zobaczenia!